kolejny dzień nagrywania, kolejne miejsce. Z Berlina przenieśliśmy się do Polski. Jesteśmy w koniec pola, w pałacu opuszczonym, w którym znaczną część swojego życia spędzał wybitny dla Rzeczypospolitej hetman Polny Koronny, Stanisław Koniec Polski. Dziś uważa się, że gdyby ten człowiek przeżył troszeczkę dłużej, mógłby całkowicie wpłynąć na losy historii Rzeczypospolitej i mógłby całkowicie powstrzymać krwawe powstania Bogdana Chmielnickiego. Ale o szczegółach tej historii, o całej historii Stanisława Koniec Polskiego, dowiecie się niebawem na naszym kanale, na który już oczywiście serdecznie zapraszam każdy czwartek o 20:00. Pozdrawiamy z Koniec Pola.